Dzień dobry, mamy dzisiaj przepiękny dzień, poza tym, że jest fatalny, dlatego że właśnie kupiliśmy nasze nowe ukulele, a ono nie stroi i wszystko pokazuje, że jest nastrojone, ale samo ukulele po prostu zachowuje się dziwnie, nie chce stroić, to jest jeden wielki fałsz. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, dlaczego niektóre ukulele nie stroją, mimo tego, że są fabrycznie nowe. Tuner pokazuje, że wszystko jest ok, a sama wściekłość nas tak zalewa, że nie jesteśmy w stanie grać. Zanim zaczniemy temat, to zapraszam Cię do mojego newslettera, gdzie już niedługo pojawi się coś naprawdę niesamowitego. Biorąc pod uwagę fakt, że mówię to teraz i film powstaje w jednym momencie, jeżeli oglądasz to rok później, to prawdopodobnie też pojawi się tam coś niesamowitego, dlatego że co tydzień przesyłam niesamowite materiały do nauki. Chcę, aby więcej osób grało na tym instrumencie piękniej. Także zapisuj się na newsletter, zapraszam Cię serdecznie. Faktycznie tak może być, że właśnie kupiliśmy nasze ukulele, no i chcemy na nim zagrać, ale kończy się na tym, że je oddajemy albo wywalamy do śmietnika, ponieważ każdy akord brzmi fałszywie, mimo tego, że tuner pokazuje, że jest nastrojone. Znam dokładnie taką sytuację, mam ze sobą kilka różnych modeli i teraz powiem, z czego to wynika. Jeżeli chcemy faktycznie nastroić ukulele, no to fajnie byłoby dowiedzieć się, czym to w ogóle jest. W sensie, dlaczego dźwięk czasem jest wyższy, czasem niższy. Na całym naszym paskudnym albo pięknym świecie istnieją dźwięki. Te dźwięki mogą być wyższe albo niższe. Zasadniczo to jest ta definicja tego strojenia. Pu, 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 to jest wysoki dźwięk i struna przyczepiona do ukulele produkuje konkretny dźwięk. Ten dźwięk może być wyższy albo niższy, ale wszystko tak naprawdę zależy od tego, czy struna jest odpowiednio naciągnięta. Jeżeli jest naprężona mocniej, to wtedy dźwięk jest wyższy. A jeżeli luźniej, to dźwięk jest coraz niższy. Trzeba więc po prostu dobrze zrozumieć, jak ustawić ten kołek. To znaczy, co z nim zrobić i gdzie jest to ustawienie, które będzie odpowiednie w stosunku do innych strun. Natomiast jeżeli musimy martwić się tylko tym, w którym miejscu jest kołek w stosunku do innych strun, to ta sytuacja jest perfekcyjna, bo niestety to nie działa tak, że każde ukulele będzie miało takie warunki. Bo o ile struna faktycznie naprężona będzie wyżej, o tyle nie musi to oznaczać, że będzie naprężona równo w każdym momencie. Jest cała masa takich zmiennych. Jeżeli więc wracasz do domu z nowym ukulele pod pachą, z nadzieją, że pięknie sobie dzisiaj pograsz, a wychodzi coś takiego, to nie musi być twoja wina. To może być kwestia tego, że po prostu to ukulele nie jest takie, jak powinno być. I to jest właśnie pierwszy punkt. Niestety, tańsze ukulele bardzo często nie są wyregulowane. Co nie oznacza, że nawet te droższe mogą nie być. Tak to oczywiście wygląda. Dlatego właśnie rekomenduje się, żeby przejść do sklepu, posłuchać, pograć chwilkę, jak wygląda to ukulele i zdecydować się na ten model, który no, faktycznie będzie nam się podobał. To, czy wiemy i znamy się na tym, to już jest inna sprawa, ale zawsze można się przejść z kimś, który trochę więcej słyszy. Więc pierwszy powód. Ukulele może być tanie i przez to bardzo słabo wykonane. Słabe wykonanie. Jeżeli twoje ukulele jest z taniego plastiku, który się wygina, to nigdy nie będzie dobrze brzmiało. Zobacz, ukulele powinno mieć idealną akcję strun. To znaczy, ten prożek tutaj, siodełko, powinno być idealnie zrównany z tym, tak żeby na gryfie powstała dokładnie taka sama odległość struny od gryfu. Czyli ta mała przestrzeń tutaj powinna być zawsze taka sama. W tym ukulele jest wyraźnie troszeczkę inaczej, dlatego że gryf był złamany. I przez to, że właśnie to się stało, że całość konstrukcji poszła w tą stronę, to teraz przywrócenie tego stanu jest bardzo trudne. Sklejone zostało wszystko odpowiednio, natomiast sam gryf już nigdy nie będzie prosty. Warto jest sprawdzić, czy twoja struna brzmi tak samo na oktawach, czyli pusta struna i 12 próg. Zazwyczaj jest troszeczkę za wysoko. Jeżeli nie wiesz, czy faktycznie jest, to sprawdź sobie na tunerze. Co pokazuje? Tuner możesz ściągnąć za darmo jako aplikację. Natomiast ważne jest, żeby wybierać tunery chromatyczne, czyli takie, które pokazują każdy dźwięk. Te tunery, które są docelowe, zazwyczaj pokazują tylko, czy dźwięk jest odpowiedni. To znaczy, jest na zielono, jeżeli to jest ten dźwięk, który powinien być. I to jest takie trochę zgubne, bo my często nawet nie wiemy sami, który dźwięk jest odpowiedni, który w ogóle powinien być. Więc komputer może pomyśleć, że ty właśnie grasz inną strunę i pokazać, że to jest dobry dźwięk, kiedy tak naprawdę ta struna powinna być inna. Układ strun to jest oczywiście G, C, E i A. Także pobierz sobie aplikację z tunerem chromatycznym. Wtedy będziesz miał pełną wiedzę na ten temat. Kolejna sprawa. Zwracaj uwagę na drobne uszczerbki. Tak jak tutaj, gdzie pękło siodełko. Ja nawet nie wiedziałem, kiedy to się stało. Po prostu grając w jednym momencie nagle okazało się, że jest pęknięte. Położyło się, no i w tym momencie jest już niżej. To nie będzie teraz dobrze stroić. Jeżeli kupujesz ukulele z drugiej ręki, to bardzo często jest mocno wysłużone i struny mogą być zwyczajnie zużyte.
zużyte struny nie rozprężają się tak jak trzeba. Wobec czego naprężenie struny w różnych miejscach może być inne. To jest trochę tak, jakby sobie wyobrazić nitkę makaronu. Jeżeli dotkniemy nitkę w jednym miejscu, to teraz dotykając ją jeszcze raz może się przerwać, nie? Ale jest większe prawdopodobieństwo, że kiedy dotkniemy w innym miejscu tak samo, to się nie przerwie. Natomiast po 3 albo 4 dotknięciach w tym samym miejscu, to ugotowana nitka makaronu natychmiast się przerwie. Nie ma co się spodziewać, że ukulele za 100 zł będzie nam pięknie brzmiało. Jeżeli chcemy wydać pieniądze w oczekiwaniu, że faktycznie będzie pięknie brzmiało, to lepiej jest przejście do sklepu muzycznego, wypróbować ten model i ewentualnie wtedy zamówić konkretny egzemplarz. A nie brać takie, które po prostu wygląda ładnie. Natomiast to już mówiłem tyle razy, że w tym momencie chyba nie będę już powtarzał. Życzę powodzenia w wyborze ukulele. To nie jest prosta sprawa. Ja mam na to całkiem niezły sposób.